Takie dane przedstawiły dzisiejszy dziennik Daily Mirror i tak jak właśnie powiedziałaś, 12 różnych szczepów koronawirusa, różniących się od siebie, no ale wszystkie ostatecznie łączące się w COVID-19. Przede wszystkim są to szczepy, jeden znajdujący się bezpośrednio na terytorium, czy wykryty na terytorium Zjednoczonego Królestwa, reszta natomiast pochodzące od ludzi, którzy przyjechali na Wyspy Brytyjskie z Australii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych czy Chin. I oczywiście brytyjscy epidemiolodzy nad tym teraz pracują, praca prowadzona jest w laboratoriach. A wszystko to między innymi dlatego, bo wszyscy czekają tutaj, kiedy wreszcie zostanie odmrożona brytyjska gospodarka, kiedy będzie zluzowanie wprowadzonego 23 marca lockdownu. Wiadomo, że jutro premier Boris Johnson poprowadzi telekonferencję prasową, taką codzienną, natomiast taką dokładną mapę drogową, w jaki sposób Brytyjczycy będą wychodzić z lockdownu, poznamy dopiero w niedzielę. Ale posłuchajmy, co dzisiaj powiedział brytyjski premier Boris Johnson. Chcielibyśmy, jeśli to możliwe, wprowadzić niektóre z tych środków złagodzenia restrykcji już w poniedziałek. Myślę, że dobrze będzie, jeśli ludzie w jakimś stopniu będą mieli wiedzę o tym, co może stać się następnego dnia. Dlatego myślę, że niedziela, weekend to najlepszy czas, aby to zrobić i ogłosić poluzowanie części obostrzeń. No właśnie, na razie wiadomo między innymi tylko tyle, że jak do tej pory można było przeprowadzić jeden taki dzienny sport, trening sportowy, czy na przykład pójść na spacer, uprawiać jogging, czy jeździć na rowerze, to w tej chwili prawdopodobnie będzie można od przyszłego tygodnia uprawiać taki sport z bliskimi, z rodziny, z osobami, z którymi się mieszka. Prawdopodobnie też od przyszłego tygodnia, tutaj mówię prawdopodobnie, bo opieram się na wiedzy znalezionej w brytyjskich mediach, będzie również możliwość spotkań do 10 osób, czyli na przykład rodziny, czy znajomi, ale tylko we wewnątrz domów, jeszcze nie na świeżym powietrzu. Ja mówię, to są jeszcze w tej chwili spekulacje. No ale dzisiaj głównym jakby tematem, czy od wczoraj wieczór, głównym tematem jest słynna postać naukowca, epidemiologa Imperial College w Londynie, Neila Fergusona. Człowieka, który przyznał się, że w marcu chorował na COVID-19, przeszedł tą chorobę, sam namawiał wszystkich do tego, aby pozostawali w domu, aby zachowywali domową kwarantannę, natomiast został przyłapany przez dziennikarzy Telegraph, gdy dwukrotnie sam złamał swoją tą domową kwarantannę, spotykając się z kochanką, no i musiał zrezygnować z tego, że jest jednym z głównych doradców brytyjskiego rządu. No dzisiaj wszystkie pikantne szczegóły podają brytyjskie media. Tak więc jedna z najważniejszych osób, najważniejszych epidemiologów Wielkiej Brytanii, człowiek, który kiedyś walczył z SARS, w tej chwili walczący z COVID-19, musiał podać się do dymisji.